No, tak więc witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Tym razem zrobię taką sklejkę z trasy. Postaram się z całego tygodnia, postaram się tak dość dużo tego nagrać. Na razie tego nie wrzucę, ponieważ i tak internet mam ograniczony, jest po prostu skończony transfer. Ale zanim ja wrócę z trasy, no to myślę, że transfer wróci. Ja tam zmontuję na spokojnie materiał, żebyście mieli coś na sobotę albo niedzielę, bo w sobotę raczej nie jestem dostępny teraz za bardzo, więc będę nagrywał w tygodniu. Jak się uda, to w piątek będę montował albo dopiero w niedzielę. Znaczy w sobotę też mogę, ale powiem Wam, że w sobotę mam już ograniczony czas, bo trochę mam też swoich spraw. Tak więc, moi drodzy, cóż, lecę do Gdańska. Standardowo w sumie zaczynam trasę od Pomorza, kartą Gips z Opola. I słuchajcie, no, jadę 80, powiem Wam, że i tak nie zdążę, i tak mam jedną zrzutkę, ale i tak nie zdążę. Przyciszę to radio, bo przecież kurwa nie da się słuchać. No, tak więc lecę tam, załadowałem to w Opolu w piątek na ostatnią chwilę dosłownie, bo był po prostu problem w tamtym tygodniu dość poważny, narobiłem bagna i to dużego i dużo mnie to kosztowało nerw, no ale na szczęście udało się z tego wytaraskać. Ja o tym później opowiem, zresztą jak w tytule, nie wiem jeszcze jak się będzie nazywał film, ale coś na ten temat na pewno opiszę. Tak więc cóż, jadę sobie, no i widzimy się później. DAF standardowo błędy. Tak, zużycie hamulców, układ hamulcowy i tak dalej. No słuchajcie, przyjęło się, że jeżdżę bez hamulcy, nie? No okej, okay, niech Wam będzie. No, ja jeżdżę z hamulcami, tym bardziej, że nawet w naczepie teraz szef mi powymieniał hamulce, jeszcze resztę. Jeszcze mi została jedna oś do zrobienia, ale to za tydzień. Bo on też tam jest gospodarzem, on tam ma rolnictwo i też nie miał czasu, ale zrobił mi trzy klocki i powymieniał, znaczy trzy strony w sensie, tak? I jeszcze mi tam zostało. Tak więc porobi mi to i będzie komplet. Tak więc, no cóż, w ciągniku z tego co wiem, to były wymieniane chyba z 5 miesięcy temu, zanim ja przyszedłem tutaj do pracy. Więc to są błędy, po prostu te czujniki są tutaj pode mną, czujniki są uszkodzone, bo ja nawet jak miałem piastę wymienianą z tamtej strony, z prawej, tutaj w Warlubiu kiedyś, no to się przyjrzałem i faktycznie to wszystko jest opaskami tylko powiązane, coś tam się urwało, więc za to te błędy wyskakują. No, skrzynia biegów ostrzeżenie, no to już od dłuższego czasu, to zniknie po czasie, jak sobie będę jechał, to zniknie, bo to tak jest. Ale to jest tylko z rana, a później o, silnik ostrzeżenie, tylko od czego to zależy, naprawdę nie wiem, czy to jakieś, słuchajcie, no nie wiem, no teraz jest 0 stopni, ale aż się boję, co będzie, słuchajcie, przy takich większych przymrozkach, nie, jak nie daj Boże gdzieś tam pomrozi te kable, to chyba z miejsca nie ruszę tym samochodem, no niestety. No trzeba gdzie to poogarniać, ale nie wiem, co to jest, trzeba podłączyć to pod komputer, a podłączenie pod komputer nie to, że kosztuje, ale może kosztować to, że będzie trzeba powymieniać chuj wie co, bo się okaże, że i tak to nie będzie to samo, co pokazuje komputer, nie? Tak więc cóż, no nic, lecę sobie, później się odezwę, może jakiegoś timelapsa zrobię później, ale to jeszcze zobaczę.
You're listening to an Enhanced exclusive preview. Subscribe for more great music from Enhanced. Wcześniej, ale niestety jakimś cudem GoPro padło, chociaż niby było naładowane na 70%. Tak czy siak, moi drodzy, jadę z towarem na Strzelce Opolskie ze szpulami, słuchajcie. Co wybrać? To lepsze czy to lepsze? No wybrałbym to, ale do mycia raczej to. Tak więc, moi drodzy, będę mył zaraz, znaczy mył, będę sprzątał trochę deskę, bo nie miałem w ogóle cały dzień czasu. Miałem fakt jeden rozładunek, ale później miałem załadunek. I niestety kamera mi się rozładowała, więc już nie było czasu nawet, słuchajcie, nagrać. Nie było nawet czasu naładować. O, nawet nie wiedziałem, że mi padła, bo było niby 70%, bo i się okazało, że było totalne zero. Troszkę podładowałem, jestem już na mopie Olsze. W stronę, słuchajcie, tutaj Łodzi. Wyjechałem z Gdyni, słuchajcie, z portu. Tam byłem na załadunku, te szpule ładowałem, słuchajcie, metalowe. Cztery takie szpule. Jedna 4, druga 5. Nawet jedna 6 ponad waży, więc kurwa, nawet wagi nie było nic, słuchajcie. Ja powiem wam, mam wrażenie dziwne, że jestem przeładowany. Naprawdę, nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że jestem naprawdę przeładowany. Choć uważają, że nie, ale według mnie troszkę to jest zakłamane. No ale niestety to jest krajowy transport. To wszystko się okazuje dopiero przy inspekcji. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo będę miał niezłe problemy. No i cóż, moi drodzy, jestem na mopie Olsze, już się umyłem tutaj pod prysznicem i pokażę wam, dokąd jadę. Jadę do Opola, bardziej Strzelce Opolskiego, obok Opola. Tak więc nie będę pokazywał firmy, ale tutaj ogólnie jadę, więc kawał drogi mam jeszcze. Odwrócę, może będzie kurwa lepiej. No nie idzie odwrócić, nie wiem, nie zawsze już ten tablet łapie. Będę musiał wymienić ten tablet ogólnie, bo się troszkę już przywieszę. Mimo że mu reset zrobiłem, to i tak ma problem. O, tak pojedziemy. Cała Polska prawie. Tak więc, moi drodzy, tak to wygląda. Ja byłem tam w piątek, więc mam nadzieję, że się tam wiele nie zmieniło. No więc cóż, ja idę sobie trochę myć tą deskę, bo jej nie myłem od tamtego tygodnia. W sumie to przez tydzień ponad jej nie myłem, a mam zasadę, żeby jej troszkę wyczyścić, bo ten kurz się tu jednak zbiera. No i cóż, jak wyczyszczę, to będę pił browara, a nawet chyba w trakcie. Tak więc, no cóż, moi drodzy, dzień się kończy, załadowałem tam, słuchajcie, te szpule i powiem wam, że brakło mi pasów. Mam 12 pasów napieprzonych i powiem wam, że i tak za mało. Bo kierowca przede mną, który też tam jedzie z tym samym do tej firmy, powiem wam, że on zajebał 17 pasów. A mi niestety brakło, jeszcze mi 3 pożyczył, powiedział, że mu już nie potrzebne, bo on ma tyle, że mu starczy, a będzie miał jakieś nowe. No i dał mi te pasy, chociaż nie prosiłem go o to, ale no miło z jego strony, nie? Tylko że niestety napinacze tutaj są
To są te mniejsze napinacze. Mam te zwykłe napinacze, ale mam też troszkę mniejsze te napinacze, chyba do mniejszych obciążeń. I powiem wam szczerze, że się boję, żeby te napinacze nie strzeliły, bo jak strzelą napinacze, a te szpule, mało tego, one są postawione, tak są postawione, prosto do, słuchajcie, do jazdy, że tak powiem, nie? No tak jak macie, zamiast, słuchajcie, postawić te szpule, wiecie, tak w poprzek, to nie tak postawili. I one, wiecie, jakbym nie miał tych pasów z przodu, to powiem wam szczerze, że gdybym zahamował, nie daj Boże, gwałtownie przy jakimkolwiek zdarzeniu na drodze, nie wiem, cokolwiek by się wydarzyło, bym musiał gwałtownie hamować. Słuchajcie, ta szpula by wypadła, bo to jest na takiej palecie, ale to jest, kurwa, śmiech nie na sali, żeby takie palety robić do tego. Słuchajcie, ona by się wręcz wyturlała i by mi się wpieprzyła tutaj, raz, że w ścianę naczepy, a dwa, że możliwe, żeby przebiła tą ścianę i by tu wpadła, bo waży chyba 5 ton jedna. Nie wiem, która gdzie jest, ale wiem, że są takie tutaj dwie, jedne z cięższych, że prawie 6 ton i jedna też 6 coś. Tak więc, no, gdyby takie dwie poleciały, to już nie ma, to już nie ma raczej szans, żebym ja tutaj wyszedł cało, przynajmniej pojazd. Ja to może jeszcze się uratuję jakoś, ale na pewno ściana naczepy już by się nie uratowała, a tym bardziej do tyłu, jakby drzwi miało, jakby miało drzwi polecieć. Tak więc, no, tam postarałem się zapiąć to jak mogłem, ale niestety pasów brakło i no jest jak jest. Tak więc, no cóż. Nawet chciałem wam to nagrać, ale niestety GoPro padło, więc nic nie mogłem zrobić. Ale jutro postaram się coś ponagrywać, może się uda, jeszcze nie wiem co będzie, ale postaram się coś ponagrywać. Do zobaczenia, do jutra, do wtorku. No tak więc, witam we wtorek. No i cóż, wyruszyłem od 4:05, 4:06 wyruszyłem, jeszcze tutaj na Orlenie musiałem sobie, przepraszam, tu jest Shell chyba, tak, na tym, na Olszy, nawet nie pamiętam, tyle razy byłem i nie pamiętam. Musiałem sobie jeszcze taką kanapkę fajną kupić, podgrzali mi. No i słuchajcie, cóż, hot dogów nie było, no to tą kanapkę, no i powiem wam, że ta kanapka nawet dobra była, no szkoda, że nie nagrałem tego, bo nie wiem, ile ona kosztowała, znaczy widziałem, była 12, razem z frytkami to chyba było 14 zł, no, bo frytki jeszcze sobie wziąłem do tego, nie, coli nie wziąłem, ale zaparzyłem sobie kawę, tak więc, jadę, słuchajcie, no i cóż. Jako najadłem się, no i trzeba jechać, moi drodzy, nie? Asfalt się świeci, 6 stopni mimo wszystko, 6 stopni, ale chyba jakiś deszczek zapowiadają powoli. Przynajmniej takie mam wrażenie, że tam są takie ciemne chmurki. Może mi się zdaje, ale chyba mi się nie zdaje. Tak więc tak to wygląda. No i cóż, moi drodzy, 6,5 godziny niby do celu, trochę się tam ten czas widzę skurczył i tu tak samo wychodzi mniej, tylko że tu mnie prowadzi inną drogą, a tu mnie inną drogą prowadzi. Jeszcze pomyślę, jak będę jechał, bo powiem wam, że no, wolałbym jechać chyba te 508 km, bo tam jest za czwórka i to ma czwórką przegonić, bo no, z tym towarem tutaj to będzie, wiecie, tak trzeba będzie bardzo uważać na zakrętach gdzieś tam na takich zwykłych drogach i to mnie właśnie tak martwi. No ale zobaczymy, zobaczymy. No, na razie jadę, słuchajcie, A1 nieopodal Warlubia, może tak, to nawet widać. Tak to wygląda, oczywiście masa błędów jak zwykle. No już to raz taśmą zakleiłem, ale powiem wam, że nie da się tak jeździć. Nie da się, bo tu co chwilę coś wyskakuje i wiecie, zawsze jak mi coś zaczyna dindać, to wtedy, no ja się zastanawiam, co to jest, nie? No to już wolę to widzieć przed oczami. No to z tym silnikiem to trzeba coś zrobić, słuchajcie. Z tym to trzeba coś zrobić, bo wczoraj nie mogłem DAF-em wjechać pod górę z wyjazdu, z obwodnicy. Jak jest obwodnica Gdańsk-Gdynia, macie wyjazd, słuchajcie, S6 pod górę z miasta, to powiem wam, że jest naprawdę przejebane i DAF tak dostał po piździe, słuchajcie, że on ledwo 30 na godzinę jechał, nie? Tym bardziej, że mu moc odcinało, bo mu odcięło moc
No i słuchajcie, no ładnie, ładnie, więc no coś tu jest nie tak, no tylko ciekawe co, no czy to jakiś czujnik, czy po prostu coś z silnikiem nie tak, no niby silnik pracuje dobrze, ale tak jakby on nie miał kompresji, no, znaczy kompresję ma, tylko że go po prostu odcina, albo coś z turbiną jest, może coś być też i z turbiną, bo to turbiny odcina. Wiecie, on ma już najechane 856 tysięcy i powiem wam, że chyba nic tu jeszcze nie było robione w tym silniku, więc nawet by było to możliwe. No dobra, na razie tyle, później się odezwę. Gdzieś tam, myślę, że w południe dopiero, bo też nie chcę, żeby tego materiału było za dużo. Do godziny tak chciałbym, ale pewnie będzie i tak więcej. Mam nadzieję, że nie 2 godziny, bo to już będzie bardzo dużo. No ale jak będzie 2 godziny, to i takie coś. Jedziemy sobie. Dobra, moi drodzy, dochodzi, no w sumie już 6, już nie dochodzi, tylko 6, jeszcze ciemno na zewnątrz, bo już te godziny już takie są, już takie dni będą krótkie. Moi drodzy, przed chwilą byłem świadkiem bardzo, bardzo przykrej sytuacji. Kierowca chyba Magnumki tu na jedynce zasnął, znaczy no nie to, że przede mną, ale po prostu gdy jechałem, zauważyłem w oddali światło awaryjne i to nie na drodze, a tu gdzieś przy drodze. No i słuchajcie, ten kierowca prawdopodobnie zasnął, na to wychodzi, że zasnął, bo gdzieś opona mu strzeliła, ale podejrzewam, że mógł zasnąć. I przeleciał, słuchajcie, przez rów, dosłownie przeleciał przez rów i zatrzymał się po drugiej stronie tam gdzieś na łąkach. Tak więc widzicie, jakie to jest odpowiedzialne i prowadzić taki zestaw. Bo jeszcze gorzej, jakby pojechał w tamtą stronę, przebił te barierki i nie daj Boże w auto jakieś sprzeciwka uderzył. Tu normalnie no, nie było tych barierek, więc tyle dobrze, że nie było tych barierek i on wyleciał tam sobie swobodnie. No ale niedobrze, że w nocy i niedobrze, że prawdopodobnie zasnął. Tak więc no niestety są takie sytuacje, raczej nawigacja go tam nie poprowadziła. A odnośnie właśnie mojego przypadku, jaki mi się zdarzył w tamtym tygodniu, o którym miałem opowiedzieć, to właśnie teraz ten moment nadszedł, ponieważ w końcu zapomnę wam o tym opowiedzieć, a myślę, że to jest taka nauczka na przyszłość i przestroga dla was, aby nie zawsze ufać temu dziadostwu tutaj. Bo moi drodzy, Aygo Primo, to jest Aygo Primo, niby mapy zaktualizowane. Tak zaktualizowane, słuchajcie, że pokazywało mi wyjazd na główną drogę przez te dziury, przez które się tam przepychałem przez wioskę. Między innymi byłem w okolicy, kurde, nie pamiętam, niedaleko Białej Podlaskiej ogólnie, bo tam później miałem załadunek, a jeszcze nie rozładowałem towaru jednego i tam miałem na jednej wiosce rozładunek w hurtowni. No i moi drodzy, cóż, zdarzyła się sytuacja, że chciałem skrócić trochę drogę i trochę bardzo przesadziłem, bo jechałem przez wioskę, po czym nagle, słuchajcie, skończył się asfalt. Po prostu przede mną skończył się asfalt, znaku nie było, jadę. Jest coraz gorzej, słuchajcie, droga była z początku szeroka, taka z kamienia, i była coraz gorsza, zrobiła się... Dosłownie było błoto miejscami. Nie wiem, co mnie pokusiło, żeby jechać dalej, ale jechałem. Jechałem z myślą o tym, że będzie tam jakieś miejsce, chociaż żeby zawrócić. A dwa, że może wyjadę na tą główną drogę, skoro nawigacja pokazuje. Jadę, moi drodzy. Słuchajcie, był moment, że była taka wielka kałuża i masa błota po prostu. Pierdoliłem się w to błoto, słuchajcie, i koniem się tutaj przodem się zapadłem. Nie szło ruszyć, ważyłem 26 ton, 26, 28, może 30. No i słuchajcie, co się stało? No słuchajcie, rolnik tam kawałek wcześniej siał zboże z synem i słuchajcie, poszedłem do nich, żeby mnie spróbowali wyciągnąć. Bo za naczepę by mogli, bo naczepa nie siedziała, naczepa normalnie stała na twardym. Najbardziej tutaj właśnie ta lewa strona ciągnika, ona najbardziej usiadła. Słuchajcie, jak podjechał Ursusem 160 koni, przepraszam, zetorem, to nie był w stanie mnie ruszyć. Pojechaliśmy po szpadel,
po szpadle tak naprawdę, w razie czego kilka. Dało mi, słuchajcie, te szpadle i ze 3 godziny odkopywałem samochód. 3 godziny, słuchajcie, robiłem zdjęcia tego, ale nie chcę wam tego publikować, bo po prostu to jest porażka, to była totalna i totalna głupota. Powiem wam, że człowiek się uczy, ale to jest naprawdę głupota, trzeba sobie przyznać. Tak więc, moi drodzy, powiem wam szczerze, że przeraziłem się i to bardzo. Dosłownie popadłem w chwilę w depresję i to bardzo dużo. Bardzo to przeżywałem, bo nie zdarzyło mi się nigdy czegoś takiego, a dwa, że nie chciałem i nawet wiele razy mówiłem, że jak tam gdzieś zdjęcia widziałem, że wjechali gdzieś tam w pola, się zakopali, bo chcieli skrócić drogę i się z tego śmiałem, tak ja też to zrobiłem, słuchajcie. Tak więc jak widać, nie wolno się śmiać z czegoś nieszczęścia. Tak jak wjazd pod wiadukty, gdzie faktycznie pod wiadukty też się zdarzało, chociaż czasem znaki pokazują inaczej, a i tak się przejeżdża. Ale no, jak się nie ma pewności, to się nie jedzie, tak. No i to jest taka nauczka na przyszłość, żeby po prostu nie wierzyć temu dziadostwu. Nie wierzyć po prostu. Słuchajcie, Google Maps, zwykły Google Maps za darmo kazał mi zawracać, bo niby nie było drogi. Ta Aygo Primo kazała jechać prosto, bo ten... Znaczy kazała, ona tylko pokazywała, nie kazała. Ja sobie mogłem zrobić co chcę, tak. Ale niestety byłem głupi i zaufałem tej Aygo Primo z myślą o tym, że przejadę. Niestety droga była już tak fatalna, że cud, że w ogóle mnie wyciągnęli. Wyciągnął mnie jakiś, przyjechał ich znajomy z innej wioski, makkornikiem, 300 koni, taki dość duży ciągnik. I słuchajcie, wyciągnął mnie. Dałem mu tam 100 zł, no więcej nie chciał, ale ja też więcej nie miałem, bo gdybym miał może więcej, może bym mu dał. Ale słuchajcie, co mnie naprawdę rozczarowało, to podejście tego rolnika, do którego z początku poszedłem. Starszy gościu łaskę robił, słuchajcie, i jeszcze powiedział, żebym mu 500 zł przelał. Tak więc jeżeli mnie pan tu ogląda, czy syn, czy pana syn, no to pozdrawiam serdecznie, ale przepraszam, łaskę robić za pomoc. Naprawdę, pan nigdy nie potrzebował pomocy, żeby jeszcze 500 zł żądać ode mnie. To jest takie bardzo przykre i takie trochę, nie wiem jak to nazwać, tak? Tym bardziej, że syn tam handluje autami, jest elektromechanikiem. On za to pracuje gdzieś tam i jeszcze jest księgowym. Czy też tam ma jakąś działalność, nie wiem. Jeszcze mają gospodarstwo tam dość duże i też na tym jakieś tam pieniądze mają. Tak więc powiem wam, że no, typowe złotówy, że tak powiem. Oczywiście powiedziałem, że zapłacę dla świętego spokoju, ale chciałem zapłacić, z tym, że ja musiałem to przemyśleć, to co on mi powiedział, że 500, 400, 500 zł, żebym mu przelał na konto, dał mi swój numer, żebym do niego zadzwonił, ja swojego nie dawałem, bo gdybym dał, to wiecie co by było, by co chwilę telefon był. Tak więc, moi drodzy, no niestety, nie zadzwoniłem nawet do niego, no przykro mi trochę z jednej strony, ale z drugiej strony to się nie ma co dziwić, bo ja na pieniądzach nie śpię, ja to co zarobię muszę, ja słuchajcie, odkładam na samochód nowy prawdopodobnie, odkładam na, słuchajcie, na zakup domu tam za parę lat, no kurwa, mam takie wydatki, wiecie, ja nie mam 40 lat, tylko ja mam, słuchajcie, 22 i myślę trochę o przyszłości, bo przyszłość... Nasza przyszłość młodych jest bardzo ciężka w tym kraju, bo zapowiada się bardzo źle, tym bardziej patrząc po tych cenach, co się dzieje, a podwyżek jakby nie ma, no i wiecie jak to jest. Że tam na razie nie narzekam, no mam te pieniądze, ale to się może kiedyś, wiecie, pogorszyć. Dlatego trzeba jak najwięcej oszczędzić. No i słuchajcie, no... Dziękuję, naprawdę dziękuję z całego serca, dziękowałem tam wszystkim, którzy mi pomogli wyjechać, bo naprawdę było tam kilku młodych takich przyszło nawet i właśnie ci młodzi też zadzwonili po tego znajomego, bo tamten nie wiem czy coś zrobił, ale ogólnie ci młodzi przyjechali i dzwonili tam, tak, o tego znajomego z tym ciągnikiem, więc powiem wam, no, dałem temu młodemu, temu gościowi, co pierwszy tam był na miejscu, bo on tam siał z synem te pola swoje, no to on nie chciał stówy. Chciałem mu dać 100 zł za to, że pomógł. Niestety nie chciał, powiedział, że za mało. No, takie to troszkę miłe, bardzo miłe z pana strony. No,
Mimo wszystko dziękuję, ale no niestety nie mogę ci dać, człowieku, tyle pieniędzy, ile ty sobie życzysz. No bo sam powiedziałeś, że nie jesteś pomocą drogową, no więc jeżeli ty chciałeś pomóc, jeżeli byłeś w stanie pomóc, to naprawdę dziękuję. I pamiętaj, że ty, mimo też swojego wieku, bo masz tam chyba z 50 lat czy 40, nie wiem, syn tam ma za 30, ale wy też możecie potrzebować nieraz pomocy. Oj, może po prostu się jeszcze na tym nie przejechaliście, ale tak może być. No więc taka to moja historia, moi drodzy. No, nie polecam ufać nawigacjom, nie polecam. Starajcie się patrzeć na znaki. Ja chciałem po prostu skrócić, bo niby jechałem przez wioskę i mogłem sobie skrócić drogę naprawdę. Dobrze bym sobie skrócił, tylko zamiast pojechać w prawo, pojechałem prosto. Droga się za parę set metrów wręcz skończyła na zakrętach i słuchajcie, źle by się to skończyło, mogłoby się to jeszcze gorzej skończyć. No więc cóż, ja dziękuję tym rolnikom, którzy tam pomogli. No i pamiętajcie, moi drodzy, że też nie warto dawać tyle pieniędzy, bo wy też musicie mieć coś dla siebie, tak? Mówmy się szczerze, trochę złotówa taka typowa, tak, z takiego człowieka, nie? Słuchajcie, biedny by od was nie wziął, biedny by nie wziął. Ja nawet z koleżanką gadałem, co jeździ w poprzedniej firmie, gdzie tam pracowałem. Ona powiedziała, że biedny by nie potrafił wziąć żadnych pieniędzy, nic by nie chciał wziąć. I ja faktycznie się z nią zgadzam, bo tak by było. A taki, co ma kasy po same czoło, no to wiecie, najlepiej jakby, nie wiem, bank rozbić, kurwa, i mu jeszcze dać te wszystkie pieniądze. No dobra, moi drodzy, jadę sobie dalej. Trochę przysypiałem też, ale mówię, odpalę tą kamerę. Jak zobaczyłem jeszcze tą magnumkę tam obok, w tym rowie. W sumie to nie rowie, bo ona przeleciała, dosłownie przeleciała przez rów. Tam nie był głęboki ten rów, ale przeleciała i po prostu... no gościu tam chyba zasnął, no prawdopodobnie tam zasnął, bo ja nie wierzę, że po prostu... No może opona strzeliła, ale... Nie wiem, no nie jestem pewny. No, możliwe, że zasnął, nie? No więc, moi drodzy, no cóż, taka to była moja historia z wpadki na polach, bo chciałem sobie drogę skrócić. To odezwę się może później jeszcze, na pewno się odezwę, tylko nie wiem kiedy. No tak więc, moi drodzy, to jest właśnie ten ładunek. Niestety, tak musiałem spiąć, jak spiąłem. Patrzę tutaj teraz tam w porcie Radomsko. To jest trochę słabszy jakby. Tu obserwuję, nie? Żeby to tak, wiecie, dojechać. Nie, nawet nie mogę ich bardziej napiąć, bo... Chociaż nie, tego chyba mogę. Tego bym mógł. No nie przesunęły się niby, ale... Ja wam powiem szczerze, że... Naprawdę trzeba uważać. Nie wiem, czy się uda w ogóle. Tak jedną ręką jest ciężko. No, ogólnie się trzyma tutaj, nie powiem, bo już trzyma się, ale trzeba z tym po prostu uważać. Tak więc cóż, moi drodzy, no za 2,5 godziny tam powinienem być. No i cóż, zjadłem sobie tutaj obiad. No i ruszam, moi drodzy. W ogóle to, na czym to stoi, to jest po prostu dramat, nie? Dla mnie to jest, kurwa, śmiech na sali, na czym to stoi. W ogóle tak nie powinno stać. Nawet nie mam takich gum, wiecie, tych antypoślizgowych i... Chociaż one by pomogły, ale... Niestety. Dobra, moi drodzy, to chciałem wam pokazać. I znów, moi drodzy, nie było czasu nagrywać. Kamera mi się odwróciła, widzę, ale dobra, ja to odwrócę później najwyżej na komputerze, bo już mi się nie chce kamery do góry nogami brać. Jadę, słuchajcie, na załadunek do Opola. Tutaj w Szczecinach się zrzuciłem. Plan był taki, żeby to zrzucić bokiem. Okazało się, że trzeba było suwnicą, ale dachem, ale na szczęście przyjechał wózkowy i wózkiem normalnie zdjął, takim większym wózkiem, zdjął te blachę w rolkach. No i co, no i jadę, słuchajcie, musiałem te pasy jeszcze pozwijać, bo tam było 12 pasów do pozwijania. Nie zdążyłem w ogóle nawet kamery wyjąć, bo było zamieszanie właśnie przez ten rozładunek, bo nie wiedzieli, jak mnie ściągnąć. Ja tutaj dachu nie otwieram ze względu na to, że po prostu się nie da.
A czy on tam niby uszkodzony jest? Chociaż to jest w cudzysłowie uszkodzony, bo prezes każe mówić, że jest uszkodzony, żebym ja się nie narobił. No w sumie on ma rację, bo chyba nie lubię otwierać dachu. Przynajmniej nie otwierałem i nie chcę otwierać. Więc on też powiedział, że nie ma takiej opcji, że dach jest uszkodzony, więc no plus taki, że rozładowali bokiem. Tak więc, moi drodzy, cóż, jadę załadować się na, nie pamiętam, już wam powiem, tylko schowam, posłuchajcie, ten Żuromin i Morąg. Żuromin to jest, słuchajcie, gdzieś tam Morąg jest niedaleko Olsztyna chyba? Niedaleko S7 chyba, a Morąg jest trochę wcześniej, za Płockiem, coś takiego kojarzę. No, tak więc troszkę tej Polski pozwiedzam. Do domu na razie nie zjeżdżam, jak widać. Tak więc cały czas w trasie będę. No dobra, a później się odezwę. No tutaj na załadunku raczej nie ma opcji, żebym coś nagrał, bo tutaj już jest straszna kontrola tego. Znaczy oni mają w sumie to wywalone, ale jak zobaczą kamerę, no to będzie poważny problem, a nie mogę, bo to jest nawet taka spółka od nas z Bełchatowa, więc mnie tam od razu by poznali. Tak więc nie ma opcji, nie ma opcji. Jutro najwyżej może się uda tą kamerę gdzieś tam postawić na naczepie, bo chciałem dzisiaj nawet to zrobić i nagrać po prostu tam, wiecie, tak z ukrycia trochę, jak to wygląda, ten rozładunek, zwijanie pasów i tak dalej, ale to przecież wiecie, tylko że wiecie, ja to chcę urozmaicić wreszcie, bo tam niektórzy pisali, że fajnie było, wiem, że fajnie było, też tak myślę, tak więc cóż, spróbujemy jutro, a póki co jadę załadować. Tak więc witam w środę, moi drodzy, wczoraj już nic nie nagrywałem, bo zjechałem pod Opolem na pauzę, no i dzisiaj już jestem dość niedaleko od Żuromina mi się cały czas myli. Tak więc, moi drodzy, no cóż, deszczyk jesienny, w ogóle jesienna aura, jak widać. Naprawdę jesienna, no ładnie to wygląda, nie? Ale jednak już człowiek tęskni za tym ciepłem. No tak to jest, niestety, ogrzewanie trzeba już włączać i trzeba niestety grzać kabiny. Nocą zwłaszcza. Tak więc, moi drodzy, jadę to rozładować. Mam dwa miejsca, to drugie jest za 116 km dalej chyba, jeśli się nie mylę. Tak więc, moi drodzy, no cóż, kolejne znowu błędy. Rozmawiałem z szefem o tym błędzie tutaj silnika, który wyskakuje. Mówił, że to jest jakiś czujnik, on mi nawet mówił, jak się ten czujnik nazywa. Gdzieś tam przy filtrze spalin, tak? Przy DPF-ie. Gdzieś, słuchajcie, jest czujnik, który kosztuje ponad 2000 i właśnie już raz wymieniał, tylko nie wiem, czy to było w moim aucie, czy w czyim, ale z tego co wiem, to wymieniał i no po prostu mówił, że to prawdopodobnie jest to, bo jeżeli turbina pracuje, słychać, że turbina gwizda, no to nic nie jest z turbiną, silnik działa. Dobrze działa silnik, ogólnie nie ma z nim jakiegoś problemu. Ja teraz nie wiem, czy ja mam wyjechać. No, oczywiście, że nie. Tu się mogę nie zmieścić. Ale się zmieściłem jakoś. Tak więc, moi drodzy, mówił, że to się wymieni i najwyżej to będzie to, ale to musi zrobić dobry elektryk, bo to jest po prostu... Spec musi to zrobić, on tego sam nie zrobi, bo on ogólnie też się zajmuje tu mechaniką w tych samochodach, jak tylko może, ale no takich rzeczy mówi, no nie zrobi, bo to już jest duży koszt, a dwa, że no lepiej to zrobić u kogoś, kto ma pojęcie, bo on jak to spierdzieli, to będzie problem. Tak więc na razie tak jeżdżę, mówił, żeby tak na razie jeździć tam do za parę miesięcy, może wcześniej się to pomyśli o tym, bo jeszcze siodło mam do robienia, tam do regulacji chyba jest albo siodło, albo tam jest ten stworzeń do wymiany, ale raczej chyba siodło będzie do regulacji. I co tutaj jeszcze było? Nawet nie pamiętam. No i głównie to, nie? Głównie ten błąd tutaj rażący, który wyskakuje i ogranicza mi moc. Mówił, że to jest właśnie od filtra gdzieś, bo mówi, że skoro turbina pracuje, silnik też nie przerywa gdzieś mocy, że nie przerywa spalania, że w sensie, że nie ma jakiegoś problemu samochód z odpalaniem, no to nie jest wina silnika, tylko po prostu to jest już wina czujnika.
tak więc no mówił, że gdzieś to robił. No i nie będę się powtarzał, bo jadę, moi drodzy, 106 km do pierwszego miejsca rozładunku. Tam mam chyba 8 tych płyt karton gips i tam na drugim mam 7. Widzimy się później. Znaczy 7 palet w sensie i 8 palet. No i słuchajcie, wyjeżdżam z Morągu drogą numer 519. Zobaczcie, co nawigacja pokazuje. Mimo że ja tu jechałem wcześniej, też mi pokazywała, że jest zakaz, kurwa, chuje muje, niby mapy zaktualizowane na najnowsze. A co jest? Jak byk 16 ton, gdzie ja tutaj ani razu 16 ton nie widziałem, ani w jedną stronę, ani w drugą. Więc powiem wam szczerze, że tak ona w meliny prowadzi, że to jest po prostu nie do pomyślenia, nie? Naprawdę nie polecam, no przykro mi to mówić, ale nie polecam, kurwa, tego Aygo Primo. No nie wiem, czy to jest naprawdę niezaktualizowane, czy jest zaktualizowane. Według producenta, który mi to sprzedał, no jest zaktualizowane, nie? No powiem wam, że chyba nie do końca. Teraz mi chyba dopiero, a chuja, jeszcze mi tu będzie, zobaczcie, drogę zmieniać, aż mnie wciśnie w jakieś dziadostwo. 18 ton, przepraszam, 18 i 16. Pomyliłem się, droga Aygo Primo. Teraz mnie znowu w drogę gruntową prowadzi. Najlepiej jakbym, słuchajcie, dzisiaj szpadel wodził ze sobą i co chwilę się odkopywał, nie? Gogle, słuchajcie, bez problemu, tylko mieć dobry internet. Nawet nie trzeba mieć dobrego. Gogle tak cię poprowadzi, że słuchajcie, no patrzysz tylko na znaki przed siebie i dojedziecie. A to jest po prostu, no zobaczcie, gdzie ona prowadzi. Gdzieś w kurwa w lasy, w pola. Przed chwilą mnie w las chciała wprowadzić tam, gdzieś pod górę. Na takiej leśnej drodze, no chyba kpina normalnie, nie? No nawigacja dla ciężarówek, no przykro mi, ale... No nie, no nie, ja po prostu jestem zawiedziony, nie? I zobaczcie, gdzie mnie teraz prowadzi. Tu to jeszcze może gdzieś bym dojechał tą drogą. Kurwa, też do lasu bym dojechał, a raczej dalej bym nie dojechał. Nie wiem, czy bym naczepy nie zostawił. Tak więc o, znowuż zmienia, no i to jest takie coś, słuchajcie, ja ją tak mam, bo mam, ale powiem wam, że nie wiem, czy nie będę musiał czegoś kupić, czy tą zanieść, żeby mi ją spróbowali zaktualizować jeszcze raz. Ja tak prawdopodobnie zacznę od tej aktualizacji jeszcze raz tej mapy, ale jeżeli to nie pomoże, no to ja będę musiał ją zmienić chyba na jakąś inną nawigację, chociaż z tego co wiem, no to te nawigacje są... No dużo nawigacji jest wadliwych, ale no to jest kpina po prostu, nie? Tu też jeszcze może gdzie bym dojechał. Słuchajcie, no dajcie spokój po prostu, no brak słów, nie? Dobra, moi drodzy, jadę na mopa gdzieś, czy tam na jakiś parking, koniec na dziś, dzisiaj już nie załaduję. W Braniewie ładuję ekogroszek, tak jak ładowałem jakiś czas temu. To teraz będę to wiózł do Łasku, no i słuchajcie, powrót do domu, tak więc jutro się widzimy. Na załadunku na bank nic nie nagram, bo to jest niemożliwe wręcz. Tam w ogóle nie ma czasu, tam słuchajcie, jak ja wjechałem, to było 10 minut, byłem załadowany. No i co on kurwa robi, no? A, bo tu ktoś chyba czekał na niego i on też tak jechał w ostatniej chwili. Tak więc, moi drodzy, jadę na parking i jutro ładujemy ten ekogroszek w Braniewie. Tam jest niby 80 km, ale no miałem tam gdzieś wojewódzkimi, mogłem jechać, ale też nie mam pewności, że tam nie ma ograniczeń raz. Chociaż na pusto to bym pojechał, ale dwa, że słuchajcie, no nie ma takich stacji paliw lepszych, wypasionych jak tutaj gdzieś, tak wiecie, na S7, bo ja na S7 wylecę, to słuchajcie, będzie stacji paliw kilka i będę sobie mógł chociaż zjeść coś na ciepło, a nie tam będę sobie zupki chińskie odgrzewał, bo nie chce mi się tych zupek odgrzewać. Tak więc cóż, widzimy się jutro albo jeszcze na stacji, no zobaczymy. Póki co to tyle. No, tak więc witam serdecznie, czwartek. Cóż, moi drodzy, ja powoli się zbieram na ten załadunek, tam mam jeszcze z godzinę drogi, nawet nie całą, bo tam myślę, że przycisnę to, dojadę. Pauza się wykręciła, 15 ponad godzin, 15 godzin, więc troszkę odpocząłem wreszcie. No i cóż, załadować to, ja tam niby byłem, ale jednak chyba nie byłem w tej samej firmie co kiedyś, bo byłem tam obok jakby. Tu jest niby gdzieś bliżej, no zobaczymy, ja tam będę jechał, to będę to widział. Jak ktoś tam wjadę i się zapytam, no i tyle mi powiedzą, bo to jest wszystko podobne, tam jest chyba ten ekogroszek z Rosji, z tego co się kojarzę, no naszego polskiego to już nikt nie chce, nie ekologiczny, rosyjski to zawsze ekologiczny będzie, a niemiecki to już w ogóle, słuchajcie, kurwa, jeść by go można było, tak więc no,
Cóż, ja jeszcze idę obejrzeć światła. I cóż, albo zresztą. Nie, raczej świecą tam. Ta jedna spaliła się tam, ale to tam świeci, tak poza tym wszystko świeci. No dobra, moi drodzy, no to co? Ja się pomału zwijam. Tak więc widzimy się później. No tak więc sytuacja tego typu. No jeszcze mi się ten manual włączył, no ja pierdolę. Nie dość, że spóźnienia mam 2 godziny. Znaczy spóźnienia, no w sumie już nigdzie nie spieszę, ale 2 godziny czekałem na załadunek, bo się okazało, że nie ma awizacji, po czym się okazało, że złe numery, po czym w końcu mnie wpuścili po 2 godzinach. Tak więc moi drodzy, no cóż, jadę w kierunku Zelowa z węglem, na paletach oczywiście, nie luzem. No i cóż, wyjeżdżam sobie właśnie z Braniewa już. Drodzy, fajnie było nawet odwiedzić, ta droga nawet fajna tutaj jest, jak się jedzie, dość dobra ta droga, trochę wąska, ale nie źle. No i później na S22 i tam na S7 mi każe jechać, jeszcze będę myślał o tym, bo zastanawiam się, czy jechać A1 czy S7. Na S7 w sumie też bym mógł jechać, nie? Ale tam później ta kręta droga przy Brodnicy i tak dalej, bo ja tam bym pewnie przy Brodnicy jechał. Więc no pomyślę jeszcze, bo A1 to A1, to się wyjedzie na A1 i się jedzie. No tak w ogóle, no nie wiem, może dzisiaj będę w domu, jeszcze nie wiem. Może będę w domu, nie mam pewności. Jeżeli bym był dzisiaj w domu, to na pewno się o tym ogłoszę i najwyżej dzisiaj zakończę spotkanie. Dzisiaj zakończę ten film i sobie zacznę go w domu montować, jeżeli będę miał czas. Bo jutro od 8 dopiero mam rozładunek, więc kurde, no bez sensu, bo ja dzisiaj dojadę na pewno, jeżeli tylko będzie możliwość, to dojadę i słuchajcie, jeszcze bym to zrzucił, ale będę po 17, nie? A tam jest do 16.30 czy coś takiego, już do 16. No więc no ja po prostu zobaczę, jak będę bardzo blisko domu, to jadę pod dom i nie będę w ogóle się tam gdzieś kręcił, bo to nie ma sensu nawet. Tak więc moi drodzy, no cóż, póki co to tyle, a później się odezwę, bo i tak będę musiał zjechać chyba gdzieś na prysznic albo coś zjeść, chociaż bo w sumie też dzisiaj nie zjadłem. Tak więc pomyślę, na S7 właśnie mam taką fajną restaurację i tam naprawdę ten żurek był dobry ostatnio, więc myślę tam jechać, ale no nie wiem, zastanawiam się. Pomyślę o tym w trakcie, podczas jazdy. Więc tak to wygląda. Ja pierdzielę, słuchajcie, już się przyzwyczaiłem, nie, ale to irytuje. No i teraz ta skrzynia biegów znowu, później mi znowu ta skrzynia zniknie. I to nie wiem, że jakieś błędy od tej skrzyni są, czy coś faktycznie z tą skrzynią się też dzieje. Mało powietrza w skrzyni, to nie wiem o co tu chodzi. No. A, co się będę denerwował. Czwartek jest, trzeba się cieszyć, że wracamy. Tak więc cóż, jutro mam załadunek tylko już na Rumie chyba, jak się nie mylę. Rumia chyba, w kierunku Gdańska ogólnie już na poniedziałek. Tak więc jutro tylko załaduneczek i do domu, więc możliwe, że w miarę wrócę. Bardzo szybko, no chciałbym. Byle dojechać, byle bezpiecznie, byle się nie denerwować i weekend będzie w miarę długi, na pewno dłuższy jak poprzedni. No fajnie by było, nie? Tego oczekuję. No tak więc moi drodzy, postanowione, jadę do domu, czwartek, zjeżdżam do domu na pauzę, no bo słuchajcie, uznałem, że nie mam zamiaru spać 14 km od domu, skoro mogę wrócić i jeszcze dla was ten film nawet zacząć dzisiaj montować, żebyście go nawet mieli znaczy nie, jutro go nie będziecie mieć, bo mam jeszcze słaby internet chyba, bo nie mam transferu, ale już na pewno będzie gotowy. Jak najszybciej, po prostu gdy tylko internet wróci, zacznę go dla was publikować. No więc cóż, jakoś zleciał, 2044 teraz przejechany. Tak więc jakiś tam przebieg w tym tygodniu jest, jeszcze mi tam dojdzie 106 km. Jakoś tak mniej więcej, więc tak czy siak myślę, że nie jest źle. Coś tam się zarobiło. Tak więc moi drodzy, cóż, ja sobie pomału jadę 80, nie spieszę się, więc przepraszam tu kolegów, którzy bardzo chcą wyprzedzać i na pewno już tam, że tak powiem, wulgaryzują na mój temat, ale po prostu nie mam się gdzieś dzisiaj po prostu już spieszyć. No, w sumie cały dzień tak jadę, 80 to prawie cały dzień tak jadę,
więc moi drodzy, cóż, na tą chwilę to wszystko i ten odcinek tutaj kończę, no bo nie ma co, słuchajcie, przedłużać, po prostu. Aż ciekaw jestem, ile tego materiału wyszło, nie? No tu do celu niedaleko też, do Bełchatowa. Ja już sobie mogę nawigację wyłączyć, ale tak miałem jeszcze włączoną dla zasady. Lubię po prostu tutaj korzystać z tego. Więc tak to wygląda. Dobra, to na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Mam nadzieję, że za tydzień w kolejnym materiale, jeżeli się uda, no bo będę starał się różne materiały nagrywać, ale też muszę mieć do tego wenę, ochotę, bo nie zawsze mam. Więc póki wena wróciła troszkę do tego nagrywania, to postaram się jak najwięcej, żebyście mieli. Pozdrawiam, na razie.